Trener mówił o dobrej grze w tych ostatnich meczach, z czym oczywiście można się w większości przypadków zgodzić. Natomiast za tą dobrą grą nie szły wyniki. Czy w Zabrzu możemy spodziewać się i dobrej gry, i dobrego wyniku? Er spricht die guten letzten Spiele an, dass man tatsächlich auch sagen kann, dass sie gut waren, bestätigt er auch. Aber das Ergebnis hat nicht gestimmt, ob das Ergebnis jetzt in Zabrze stimmen wird. Ja, ich hoffe. Ich denke, wenn wir weiter so gut spielen, müssen auch dann mal die Ergebnisse kommen. Wenn wir natürlich nicht so einfache Fehler machen, wie wir sie in den letzten drei Spielen gemacht haben. Mamy taką nadzieję, że gdy gramy dobrą piłkę, że kiedyś nowe wyniki przyjdą praktycznie samemu, ale ważne jest też, żebyśmy nie popełniali takich prostych błędów jak w ostatnich meczach. W pojedynkach dwóch z Górnikiem, dwa razy remis. 3-3-2-2. Dużo bramek, czy tylu można się spodziewać także jutro? Zwei Spiele mit Górnik Zabrze, 3-3, 2-2, zweimal unschieden, ob man genauso viele oder ein genauso torreiches Spiel erwarten kann. Ja, ich denke, da spielen zwei Offensivmannschaften gegeneinander. Das kann leicht möglich sein, dass da auch wieder viele Tore fallen. Sądzimy, że grają dwie nastawione ofensywne drużyny przeciwko sobie, więc jest to całkiem możliwe, że znowu będzie więcej bramek. Pamiętaj, że jak sytuacja kadrowa wygląda, bo wiemy, że tych meczów jest ostatnio dużo, trochę urazów. Wie die Kadersituation aussieht. Wir hatten jetzt viele Spiele, ob da einige jetzt ausfallen. Soweit ich weiß, der einzige, der angeschlagen ist, ist Sebulla und Rimaniak und da müssen wir jetzt sehen, ob die heute trainieren können. Cebula i Rmaniak mają drobne urazy. Mówi, że zobaczymy, czy dzisiaj będą trenowali. Będzie pan chciał jeszcze kogoś sprawdzić, komuś dać szansę z tych piłkarzy, którzy rzeczywiście grają mniej? No są juniorzy, jest kilku piłkarzy, którzy jakby tego boiska nie dostają. Er fragt, ob wir den Spielern, die zuletzt weniger gespielt haben, er sagt jetzt Malacik Misch, er hat die Junioren angeschrieben, ob wir, angesprochen, ob wir denen eine Chance jetzt noch geben in den letzten Spielen. Gut, man muss einsehen, die jungen Spieler, die Juniorenspieler müssen in der Junioren spielen, weil da geht es auch um den Verbleib in der Bundesliga. Że na temat juniorów mówiliśmy już nie raz, że oni muszą grać w juniorach, bo tam też chodzi o te utrzymanie w tej najwyższej lidze. Malarczyk darf man nicht vergessen, der hat einen Handbruch gehabt, das hat bis jetzt auch gedauert. Malarczyku nie można zapomnieć, że miał złamaną rękę, to właśnie do tej pory trwało. Und bei Misch werden wir sehen. A przy Miszu zobaczymy. O co teraz Korona będzie walczyła? No bo wiemy, że to czwarte miejsce, które gdzieś tam było poza zasięgiem, więc co? Piąte miejsce, szóste, no bo jaki teraz cel ten trener stawia drużynie na te trzy ostatnie mecze? Er sagt, dass Platz 4 jetzt außer Reichweite ist, können wir nicht mehr schaffen. Was ist jetzt unser Ziel für die letzten Spiele? Ja, unser Ziel nach wie vor versuchen, die restlichen Spiele zu gewinnen, weiter so gut zu spielen, wie wir es in den letzten Spielen gezeigt haben. Aber auch vielleicht in der Defensive mehr Stabilität zu haben. Oczywiście chcemy ostatnie trzy mecze przede wszystkim wygrać. Chcemy też nadal pokazywać dobrą grę, ale tym razem z dobrymi wynikami też. I przede wszystkim chcemy w defensywie znowu popełniać mniej błędów. Chciałby trener Jacka Kiełba w nowym sezonie mieć w swoim zespole? No bo wiemy, że ta przyszłość Jacka jest bardzo niepewna, jeśli chodzi o pozostanie w Kielcach. Ob wir gerne Jacek Kiełb in unserer Mannschaft sehen würden in der nächsten Saison, weil es alles andere als sicher ist, dass er hier bleibt. Das wäre mir jetzt neu. Klar wollen wir den Kiełb nächstes Jahr in unserer Mannschaft sehen. Und er hat, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat er auch ein Angebot vom Verein bekommen und da warten wir jetzt, was passiert. Oczywiście, że chcemy widzieć Jacka następny sezon u nas w składzie. Tyle co słyszał, dostał wczoraj Jacek nową ofertę z klubu i trzeba odczekać, jak na to zareaguje. No, z tego co wiemy, to jest oferta rocznego kontraktu. Jacek chciałby grać co najmniej w Kielcach 2 lata, bo wiemy, że też ma 30 lat, więc jakby chce mieć tą przyszłość zapewnioną. Czy trener jakby będzie ewentualnie tutaj też namawiał prezesa, żeby ten kontrakt mógł być dłuższy? Seine Informationen besagen, dass der Verein ihm einen Einjahresvertrag anbietet. Er möchte gerne einen Zweijahresvertrag haben, weil er einfach seine Zukunft abgesichert haben möchte. Und ob du dem Presi raten wirst oder überreden wirst, dass er vielleicht danach gibt? Also, ja gut, ich kann ja nur Wünsche äußern, solche Spieler zu halten.
aber letztendlich entscheidet immer die finanzielle Lage des Vereins und da bin ich, was das betrifft, der falsche Mann. Jak chodzi o szczegóły kontraktów, to nie jest osobą, którą trzeba rozmawiać, bo praktycznie mamy z tym do czynienia. Oczywiście może powiedzieć, czego sobie zażyczy, ale to nie gra dużej roli w takich rzeczach.